Cześć, tu Mateusz z Afory Polska. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na absolutnie podstawowe pytanie, czym jest inwerter fotowoltaiczny? Inwerter, zwany także falownikiem, to mózg każdej instalacji fotowoltaicznej. Jego głównym zadaniem jest zmiana prądu stałego DC, produkowanego przez nasze moduły fotowoltaiczne, w prąd zmienny AC, z którego korzystamy na co dzień. Ale to nie wszystko. Inwerter pełni także funkcję, która monitoruje pracę całej naszej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki niemu mamy wgląd w ważne informacje eksploatacyjne. Napięcie, natężenie, zarówno po stronie AC, jak i DC, ewentualne błędy w pracy instalacji. Natomiast posiadając aplikację monitorującą, uzyskujemy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Ile energii wyprodukowaliśmy? Ile energii oddaliśmy do sieci w przypadku inwerterów on-grid? Lub zgromadziliśmy w bankach energii, magazynach, w przypadku inwerterów off-gridowych. Reasumując, dzięki inwerterowi możemy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie. Ile pieniędzy zaoszczędziliśmy dzięki naszej domowej elektrowni?